Kurde, szaro, buro i ponuro. Pada deszcz. Jak ubrałem się w połowie tylko przeciwdeszczowo. Więc założę tą swoją ceratkę, pelerynkę. I to na nie ma kieszeni. No tak, pada, bo pada, ale nie ma tragedii. Jak się bardziej nie rozleje, to damy radę. Rower dalej rozdupcony. Przeskakuje, no nie da się ruszyć gwałtowniej, bo szczela ten łańcuch. Nie wiem, patrzyłem wyciągnięcie łańcucha, ale nawet 0,75 nie wpada, więc kurwa, ja nie wiem, o co chodzi. Koło jest rozdupczone. To jest raz. A dwa chyba hakot, przerzutki jest krzywy. Czy nawet jak numer? 469. Proszę zaakceptować. Dziękuję. Dzięki. Jak pilnują, żeby zaakceptować, jakby tak pilnowali, żeby wszystko wydać, to by było dobrze. Zawczasu. A nie, jak ja już na miejscu praktycznie jestem u klienta. Mam jeszcze jeden rower, który stoi na trenażerze i zastanawiam się w ogóle, czy nie wrzucić tego na trenażer. A tamtego nie zdjąć i nie jeździć na nim tutaj. A ten to się już rozsypał. Wziąłem maca i jadę na Podskalę. Czyli tam koło Biedronki. Jak wiało, tak wieje. Na szczęście już tego śniegu nie ma. Pod skalę 5, no tu. Dobry, tam będzie 72 zł. Okej. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pamięta? Zamknięty też. Ciele? A to prawda. Full handy. 19 i 349. 492 będzie? Dawaj, nie. 433 i 045 668. Nie ma? Nie wiem. Anulowałem to w pizdu, przynajmniej z tymi kurwa Ukraińcami stał kurwa godzinę i czekałaś mi na deszczach, mi łaskawie kurwa zamówienie zrobi. Kurwa, ja myślałem, że nawet do kolejności to jakoś kurwa stuka. A tu kto je kurwa pomacha przed nosem telefonem, to na dopiero idzie to robić. No to kurwa, no, szanujmy się kurwa ludzie. Pojebane. Przepisałem to w chuja, jadę. Mam bratką teraz do wzięcia burgerka. Jakaś mi się informacja pokazała na aplikacji, że wszystkie moje zamówienia pójdą na marne, jeżeli mój procent przepisywań nie spadnie poniżej 10%. A pocałujcie mnie kurwa w kant pyty. Niech mi tylko kurwa pieniądze za wezwanie nie wpadną, to wypierdalam na Ubera jeździć. Się nie będę w kurwę z jakimiś Biedronkami. Oj, coś mi się kurwa wydaje, że się pożegnamy z tym kurwa Glovo. Jedziemy na ulicę Śliczną. No to ślicznie. 4,5 km ponoć. Kurwa. Pojebane kurwa. Najchętniej to bym w ogóle pizgnął tym blokiem, cofnął to. I pojechał do domu przekładać te bety do tamtego roweru. To jest kurwa niebezpieczne. Ja będę myślał, że ja ruszę i przejadę. A ja kurwa stanę na środku skrzyżowania. Dobry.
Proszę bardzo, do widzenia. 32 zł w godzinę 10, no. Świetny wynik. No i tu mi nic nie wpadnie. Trzeba się wracać gdzieś pod Mogilskie. Problem z wkładaniem telefonu do uchwytu też rozwiązałem. Okazało się, że miałem za słabą śrubę tam na tym zazębieniu dokręconą. I to miało za duży luz i nie zawsze łapało tak jak trzeba. Dokręciłem taką ćwierć obrotu imbusikiem. Teraz siedzi idealnie. Moje zarobki zostały skorygowane ze względu na złą pogodę. Zawsze kurwa korygują zarobki i dają więcej za zamówienie, kurwa, jak żadne zamówienie nie wpada. No i co, minęło prawie półtorej godziny, ja zrobiłem dwa zamówienia, kurwa. Dojechałem z tej Ślicznej prawie pod rynek i żadnego zamówienia. Z Karmelickiej coś wpadło. Apteka. 7 minut czekania. Gdzie mam z tym jechać? Na Rakowicką. Dzień dobry. 316, nie? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Ciekaw jestem czasu oczekiwania w tym KFC, bo ostatnio dwa razy byłem, dwa razy dość długo czekałem. O. Jest powiadomienie. Punkt może mieć opóźnienie. Punkt może mieć opóźnienie. Ludzie rowerową to ja chodnikiem. Dziękuję. Widzenia. No, ciekawe, że będę czekał. Kurierów zero, ale ludzi by nie fuły. 5,5 minuty. Dzień dobry, Globo 319. To my. Zaznaczony odbiór? Jeszcze nie. Jeszcze nie odebrałem. Kurwa, widzę, co ja teraz zobaczyłem. Mój chyba największy napiwek przez aplikację. Tam dostało się raz taką konkretną sumkę. Ale o takich pieniądzach się głośno nie mówi.
No ale tutaj 28 przez aplikację, no jestem w szoku, jestem w szoku. Można powiedzieć, że wyjebane mam ten ich bonus. Ha. A to co, karetka czy policja? Karetka. Jak tam się kurwa wjeżdża? Policja też jest. Taki to można bezpiecznie rower zostawić. Dzień dobry, proszę, to jest jedna. I druga. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dobry, 485 globo. Kurde, z pizzą jadę. Jakieś skrzydełka tam są. I Pepsi 0,85 w butelce. Ona tam może zaorać to wszystko. Kurde. Co tu pani napisało? Instrukcja dostania się do chaty. 2,5 km. Zobaczmy za co to ten napiwek dostałem. Ach, za tablety. To spoczko. Cieszę się, że się panu wieczór udał. Kurwa. Nie pierdol, tylko lecimy z Ficką. Gasło, jak to zapalić? No. Yes. Proszę to. And Pepsi. Okay. Thank you. Goodbye. Jak te zamki mają się mieczyć? Jak to kurwa piachu tyle, że ja pierdolę. Jakoś trzeba to zamknąć. No to jest tu. Przedem na chwilę na boczek. Patrzcie się, ile to jest kurwa małpek. Ja pierdolę, same żubry. Kurwa chyba z 50 sztuk. No pani tu w nocnym idą małpki. No gogluś chuja wali, prowadzi mnie dookoła. A ja tu elegancko skroiłem załogi. Prawie 700 metrów. Ktoś mi tam w komentarzu napisał, że zaciągam jak nasi. Czy jakoś tak. Ale że jacy wasi. To, że taką gwarą jakąś. Mówię, no to tak specjalnie w sumie trochę. Nie no, całe życie w Krakowie mieszkałem i... I normalnie po krakowsku mówię. To też już byłem w tym hotelu kiedyś. Choinkę ściągli. Choinka zdało. Ale nie wiem, czy miniaturka z któregoś filmu nie jest z tego miejsca. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki również, do widzenia. Przejdę się. Zahir kebab. W ogóle na tym prądniku to kurwa same kebaby mają. A nie, jak będą kebaby, bylebym tylko do tej galerii Brunowic nie pojechał za chwilę. I gdzieś w stronę kleparza mam z tym przelecieć. Jest Zahir. Kurwa, mogę się tam zjechać. 8 minut. 4,84? Dziękuję. Szlak 8A. Spoko, szybko się owinę. Myślałem, że faktycznie 8,5 minuty będę czekał. Mam 50 minut na zrobienie dwóch zamówień.
Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. 9,5 na pół. Pan ma jakie? CB. CB. Moje. A tyle? Pan? K.A. Dzień dobry, to będzie 120 zł. I czwarty. Okej, pięknie, do widzenia. Burger King z szewskiej. Dobry. 953. 953. Dzień dobry. Przepraszam za jedno. Drugie. Dzięki bardzo, do widzenia.